Jest w... SLD, jak chyba każdy wie, wywodzi się z PZPR. Czarzasty był członkiem PZPR w latach 83-90. Data jest istotna, ponieważ choć w szczytowym momencie do partii należały aż 3 miliony Polaków, to w trakcie stanu wojennego masowo rezygnowali oni z członkostwa. Do samego końca w partii pozostawał głównie beton. PRL-owskie korzenie nie byłyby aż takim problemem, gdyby cała lewica odcięła się mentalnie od tego dziedzictwa. Niestety, regularnie puszcza ona oczko do nostalgicznych dziadów tęskniących za PRL-em albo bagatelizuje komunistyczne zbrodnie. Najdalej posuwają się w tym młodzieżówki, pewnie dlatego, że PRL znają głównie z memów i seriali. Federacja Młodych Socjaldemokratów, zwana też Federacją Młodych Stalinistów, to młodzieżówka SLD. W lutym, z okazji rocznicy wyboru Bieruta na prezydenta, zamieściła ona na Facebooku laurkę pod jego adresem. Przez parę akapitów chwalili oni doskonałe osiągnięcia gospodarcze rządów Bieruta i tylko pod koniec napisali enigmatycznie, że jest postacią kontrowersyjną, nie pochwalamy wszystkich jego działań. 50 tysięcy ofiar śmiertelnych, setki tysięcy więźniów politycznych. Oj tam, takie małe kontrowersje, nad którymi nie warto się rozwodzić. Federacja Młodych Stalinistów stawiała też ołtarze Gierkowi. Zamieściła pochwalną grafikę z cytatem: ja zawsze i wciąż kierowałem się dobrem tego państwa i dobrem tego narodu. Ale do Gierka jeszcze wrócimy. Młodzieżówki szukają inspiracji nie tylko w PRL-u. Młodzieżówka Razem chwaliła socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy. Ja muszę powiedzieć tak, że kurwa Koroluk mógłby się douczyć troszeczkę w kwestii tego, jakby jak działają młodzieżówki i ile one mają wspólnego z partiami, bo one pod ich razem szanujemy rodowód SKDP i konsekwencje, bo one niespecjalnie jakby działają w taki sposób, jak jemu się ewidentnie wydaje, nie? I mógłby troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby skumać tę rzecz może, bo inaczej pierdoli straszne głupoty. I jakie to ma jakie znaczenie ma młodzieżówka typu FMS w stosunku do jakby partii. Ale to już jest takie zarzucanie kurwa sieci tak niesamowicie szeroko, żeby tylko coś się złapało, no bo jestem całkiem pewien, że z Konfederacją mu łatwiej szło. Chętnie realizujemy współczesną wersję ich programu. SKDP to marksistowska partia działająca na przełomie XIX i XX wieku. Dążyła ona do likwidacji państw narodowych i sprzeciwiała się istnieniu niepodległej Polski. Prominentnym członkiem SKDP był bolszewicki zbrodniarz Feliks Dzierżyński. Ktoś powie, że czepianie się młodzieżówek jest trochę niskie. Czy znasz jakąś mądrą młodzieżówkę? Trochę jest w tym prawdy, ale z drugiej strony partie powinny trzymać swoje młodzieżówki w ryzach, bo wystawiają im one świadectwo. Jeśli młodzieżówki nie są związane... To jest właśnie Koroluk, ogarnij dupę, typie. Młodzieżówki nie są sponsorowane przez partie. I młodzieżówki bardzo często są jakby zrzeszeniami ludzi, którzy są po prostu blisko ideologicznie partii, ale często młodzieżówki są dużo bardziej radykalne. I tego typu incydenty powtarzają się cyklicznie, to znaczy, że brak tutaj odpowiedniej polityki. Prawdopodobnie główniaki wiedzą, że nic im za taki wysk... Jakiej kurwa polityki? Typie, co oni mają zrobić? Rozwiązać im stowarzyszenie? Czy jakąkolwiek formę prawną przyjmuje młodzieżówka? Jakie ty masz oczekiwania, typie? Szczególnie jak coś się nazywa FMS, co nie zna, co nawet pod względem nazwy nie ma nic wspólnego z lewicą. No, sorry, ale to jest właśnie ta rzecz, gdzie Koroluk może trochę nie rozumie tematu, o którym się wypowiada? Skoki nie grozi. A druga kwestia jest taka, że przykład idzie z góry. Młodzieżówki tylko podnoszą do potęgi to, co słyszą od starszyzny. Na przykład Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Armia Czerwona nas wyzwoliła. Czarzasty potem się tłumaczył, że owszem, Armia Radziecka gwałciła, kradła i mordowała, ale dalej wygnanie hitlerowców poprawiło nasz los. To jest chyba najlepszy przykład na to, że Koroluk kurwa nie ma pojęcia, o czym mówi, nie? W sensie... Tak? Młodzieżówki powtarzają to, czego zasłyszały od starszych, to porozmawiaj kurwa z przedstawicielami tych młodzieżówek o tym, jak dokładnie odnoszą się do polityki tych starszych, dorosłych polityków. Możesz być bardzo zdziwiony, typie, no. Na pewno poprawiło, ale wciąż była to zamiana jednej okupacji na drugą. Skoro komunistyczny reżim posłał do piachu dziesiątki tysięcy Polaków, a polityką państwa de facto kierował Kreml, to użycie słowa wyzwolenie jest cokolwiek niefrasobliwe. Jeśli ktoś wyciągnie mnie z piwnicy Kuby Rozpruwacza, gdzie czekała mnie pewna... Chwila.
Ale PRL miał znacznie większą autonomię niż większość krajów, kurwa, sowieckich, więc o ile dalej not good i not cool, to trochę bullshit? Śmierć, ale teraz sam trzyma mnie na łańcuchu w kuchni i daje mi jeść tylko resztki ze stołu, to niewątpliwie poprawił on mój los. Ale czy mnie wyzwolił? Wyzwolić według słownika PWN to przywrócić wolność, niezależność. Nie byliśmy Zabieruta ani wolni, ani niezależni. Czy to jest czepianie się słówek? Trochę tak, ale słowa w polityce są ważne. A Czarzasty nie jest idiotą i wiedział, jak te słowa mogą być odebrane. Po co się tak podkładać? Zwłaszcza jeśli samemu się było komunistycznym aparatczykiem. O wyzwoleniu Warszawy pisał też poseł Wiosny Gdula. W SLD panuje otwarta gierkofilia. Kwiaty na grobie Gierka złożył w tym roku Czarzasty. Poseł SLD Trela z kolei napisał. Poprawił poziom życia milionów obywateli. Zapoczątkował modernizację gospodarki i kraju. Zawsze kierował się dobrem Polski. W 21. rocznicę śmierci pamiętamy o Edwardzie Gierku, któremu oddaliśmy cześć w Sosnowcu. Gierek zawsze kierował się dobrem Polski. O żadnym polityku bym tak nie powiedział, a co dopiero o komunistycznym kacyku. To jest jakaś naiwna idealizacja, której nie powstydziłby się nastolatek względem swojej pierwszej miłości ze szkolnej ławki. Chciałbym, żeby mi Trela wyjaśnił, w jaki sposób Gierek kierował się dobrem Polski, kiedy odznaczył Breżniewa orderem Virtuti Militari, kiedy wpisał do konstytucji ustęp o wiecznej przyjaźni między PRL a ZSRR, kiedy utrzymywał cenzurę książek dotyczących zbrodni katyńskiej i ataku ZSRR na Polskę, albo kiedy doprowadził kraj do gospodarczej ruiny. No bo jeśli zawsze, to zawsze. Do polityki Gierka odniósł się też w pewnym wywiadzie Adrian Zandberg. W najlepszych latach III RP liczba oddawanych mieszkań nie przekroczyła tej zagierka. Wtedy podchodziło pod 300 tysięcy rocznie, teraz ledwie przebiliśmy 200. Czy to znaczy, że PRL to był cud, miód i orzeszki? Nie. To znaczy, że coś mocno schrzaniliśmy w wolnej Polsce i warto to poprawić. Oczywiście wypada się zgodzić, że coś w wolnej Polsce, słyszysz Czarzasty? Wolna jest dopiero od niedawna. Schrzaniliśmy. Ale wciąż nie podoba mi się fragment na temat Gierka. Bo choć nie jest to już taka cukierkowa narracja jak w przypadku Treli, to Zandberg zawarł tutaj dwa niedopowiedzenia. Czy oddawaliśmy więcej mieszkań za Gierka? Tak. W szczytowym roku dekady Gierka oddaliśmy 283 tysiące mieszkań, a w szczytowym roku III RP 234 tysiące mieszkań. Trzeba jednak pamiętać, że za Gierka mieszkania były małe i miały paskudny standard. W 75 roku przeciętny metraż mieszkania indywidualnego wynosił 91 metrów kwadratowych, a w roku 2020 143 metry kwadratowe. W roku 75 przeciętny metraż mieszkania spółdzielczego wynosił 47 metrów kwadratowych, a w roku 2020 56 metrów kwadratowych. Co za tym idzie, jeśli spojrzymy na statystykę oddawanych mieszkań nie w sztukach, tylko w kilometrach kwadratowych, to przewaga PRL-u znika. Rekordowym rokiem był wówczas 2003. To jest jednak z mojej strony czepialstwo. No i jest. I to takie czepialstwo na zasadzie... Ja nie wiem, słucham tego i mam wrażenie, że Koroluk kurwa nie rozumie nie tylko jakby znaczenia słowa intencja, ale też jakiegokolwiek jego zastosowania, nie? Kiedy mówimy o tym, że polska polityka mieszkaniowa leży i kurwa kwiczy, to określenie typu oddawaliśmy za Gierka x mieszkań, znaczy więcej mieszkań niż kiedykolwiek w wolnej Polsce, nie jest jakby koniecznie rzeczą, która ma nas zmusić do twardej analizy faktów, a bardziej ma zobrazować pewien problem, z którym się borykamy. I poza tym, sorry, ale jak słyszę, że o, teraz to się przypierdolę do każdego po kolei, to mam takie trochę, ty to robisz tylko po to, żeby się przypierdolić, nie? Warto powiedzieć, że mamy dużo większe PKB teraz, więc teoretycznie powinniśmy tych mieszkań dużo więcej robić. To jest jedno, chociaż to jakby można odbić tym, że no wiecie, no ale metraż większy, więc tu jest przełożenie na PKB. Natomiast po raz kolejny mam wrażenie, że to jest materiał nagrany po to, żeby się przypierdolić. Tak naprawdę nie ma co tutaj liczyć na merytorykę, bo... Ważniejsze jest niedopowiedzenie numer dwa. Wyobraźmy sobie, że zarządzam firmą. Nabrałem na nią kredytów i przyznałem wszystkim podwyżki. Zaczęła się bonanza. Firmę odwiedza Zandberg i nie może wyjść z podziwu. Wszyscy uśmiechnięci. Sprzątaczka dostała już drugą podwyżkę w tym roku. Na każdym rogu stoją automaty z owocami, a na ścianach wisi pełno zielonych wykresów na temat rekordów sprzedaży. Jednak po paru latach zaczynają się kłopoty. Odsetki od kredytów pochłaniają coraz więcej bieżących środków firmy. Sprzedaż leci na łeb na szyję. Okazuje się, że byłem beznadziejnym menedżerem. Zwalniają mnie, a mój następca po paru latach ogłasza bankructwo firmy. Po latach jednak Zandberg wspomina mnie z rozrzewnieniem. Za Koroluka były największe podwyżki w firmie. Kiedyś to było. To jest dokładnie przypadek Gierka. Z tą różnicą, że firmy to nie państwa, nie? I tak samo jak kurwa wszystkie analogie, w których się lubuje for,
w których się lubuje for zrównanie państwa do gospodarstwa domowego, tak samo zrównanie państwa z firmą jest kurwa okan dupy potłuc, nie? To jest obrzydliwe zrównanie przez prawicę okupacji niemieckiej z nawet ze Stalinizmem po 1944 roku. To służy tylko jednemu w ich intencji, że zobaczcie lewicowe ruchy. Robiąc samo co horror generalnej guberni. Nie zgadzam się z tymi dead motion, szczególnie, że Koroluka raczej nie nazwałbym prawicowym. Tylko Lipkiem. Tylko, że problem polega na tym, że to co tutaj robi jest może czymś, co nie rzucało się tak bardzo w oczy w momencie, w którym jebał po konfidentach, ale de facto to jest cały czas outrage politics, nie? To nie jest kwestia tego, żeby coś merytorycznie skomentować, to jest kwestia tego, żeby wzbudzić wkurwienie ludzi, którzy jakby tego słuchają, nie? Piękny wzrost gospodarczy Zagierka szybko się załamał. I tak samo gierkowe budownictwo. Już po 6 latach władza musiała wprowadzić program ratowania gospodarki, tak zwany manewr gospodarczy. Manewr się jednak nie powiódł. W 79 gospodarka zaliczyła spadek PKB o 1,85%. W roku 80 gospodarka skurczyła się o 2,5%. W kraju wybuchły protesty, znane dzisiaj jako sierpień 1980. Coś tam mówiłeś o sterowaniu z Moskwy. A może przypomnisz, jak polska gospodarka była związana, kurwa, z radziecką, skoro rozmawiamy w ten sposób? Bo jakby, o ile, powiem to jeszcze raz, Polska miała większą autonomię niż wiele jakby krajów Związku Radzieckiego, no to należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli chodzi o mobilność gospodarczą, produkcję i handel międzynarodowy, to jednak byliśmy dość mocno zależni od ZSRR, w związku z czym te czynniki, które mogły być zupełnie hipotetycznie powiem, wywołane przez kurwa większe państwo, z którym handlowaliśmy, jednak też warto wziąć pod uwagę. Gierek stracił stanowisko pierwszego sekretarza, ale to nie oznaczało końca problemów. Na ścieżkę wzrostu Polska powróciła dopiero w roku 82. Jednak był to wzrost mozolny. Do końca PRL-u nie udało nam się powrócić do poziomu PKB per capita, jaki mieliśmy w roku 78. Co było powodem tego ambarasu? Po pierwsze, zadłużenie. Gierek nabrał zagranicznych kredytów. Założenie było takie, by kupić za te kredyty zagraniczne licencje, produkować towary na eksport, pozyskać w ten sposób dewizy i spłacić kredyty. Populiści zwracają uwagę, że zadłużenie względem PKB nie było wówczas bardzo wysokie. Jednak jest to zupełnie nieadekwatna miara. Złoty był niewymienialną walutą, więc aby móc spłacić kredyty zaciągnięte w zagranicznej walucie, Polska musiała pozyskać tę walutę na drodze eksportu. Zatem bardziej istotną wartością jest wartość długu do eksportu. Eksport nie szedł zgodnie z założeniami Gierka. W roku 80 zadłużenie dolarowe wynosiło 440% eksportu w walutach wymienialnych. Odsetki wynosiły 31% eksportu. Nie dało się tego dalej ciągnąć. W roku 81, rok po odejściu Gierka, Jaruzelski ogłosił niewypłacalność kraju. A po drugie, Gierek hojnie podwyższał płace, ale bał się podwyższać ceny towarów. W firmach rosły zatem koszty produkcji, ale nie za bardzo rosły przychody. Była to droga ku przepaści. Oto więc człowiek, na którego grobie składa kwiaty Czarzasty i którego Trela opisuje jak największego męża stanu. I oto człowiek, którego Zandberg wspomina jako wielkiego budowniczego. Szkodnik, który zrujnował gospodarkę. Niedawno opuścił nas Jerzy Urban. No śmieszny był z niego dziadzio, ale nie wolno zapominać o roli, jaką odegrał w rządzie Jaruzelskiego. Był etatowym kłamcą autorytarnego reżimu. Był rzecznikiem stanu wojennego, w trakcie którego władza zamordowała dziesiątki obywateli, a tysiące Teraz będzie o tym, że Trela składał, był na jego pogrzebie, tak? Zobaczcie, i to jest kurwa nudne, nie? W sensie, to jest rozmowa o polityce na poziomie, jaki możecie zobaczyć w rozmowie, znaczy w towarzystwie kurwa pijanego wujka, nie? W sensie, którą częścią tego pierdolenia ja mam się zajmować? Którą część tego pierdolenia mam w jakikolwiek sposób komentować? Przecież to jest kompletnie bez sensu. Nic, co on tutaj powiedział, nie ma tak naprawdę żadnego, kurwa, większego znaczenia. O, bo on tam Gierka popiera! No, to super, nie? Świetnie, ale... Jak to się przekłada na dzisiejszą politykę tej partii? Gierka popiera! Aha, jak to się... Gierka popiera! No i kurwa, to jest taka rozmowa, nie? To jest po prostu...
Pijany wujo YouTube Edition, no. Nowała. Aktywnie szczuł na opozycję. Nie protestował przeciwko nagonce milicji nagajów, czyli akcji Hyacinth. W wywiadzie z zagraniczną prasą zaprzeczał istnieniu tej akcji. A w trzeciej RP Urban zrobił swoją własną akcję Hyacinth. W latach 90. jego szmatławiec opublikował artykuł, w którym sugerował, że Paweł Rabiej, obecnie polityk Nowoczesnej, sypia z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wspomina Rabiej, napisali o mnie tekst. Pamiętam zresztą ten dzień. Przyszliśmy z Ingą Rosińską do Sejmu, podeszła do nas Monika Olejnik, wtedy w trójce, przytuliła i powiedziała: dlaczego oni to zrobili? Skandal straszny. Nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem 22 lata, to był jednak brutalny coming out. To był opis mojego niby barwnego życia erotycznego. Sporo rzeczy wyssanych z palca, ale źródłem była osoba, która mnie znała, więc był tam jakiś poziom prawdopodobieństwa. I na końcu była postawiona teza, że pisząc książkę o Mieczysławie Wachowskim, ja nakręcam tę całą akcję przeciwko Wachowskiemu. Zobaczcie, i to jest jakby bardzo ciekawa sprawa, ponieważ gdyby Koroluk naprawdę usiadł i po prostu zrobił materiał o tym, że Urban jest chujowy, super. A gdyby zrobił materiał o tym, że Ikonowicz jest chujowy, super. Ale ta kurwa dwugodzinna zupa spierdolenia jest ani niestrawna, ani niekonkretna, ani nie wiem, czemu ma dokładnie służyć. W sensie, ja rozumiem, że jego kumple z wykopu mają kurwa twarde argumenty w rękach i posuwają, bo jest tak super, jadą lewicę, ale o czym jest ta rozmowa? W sensie, czego ma dowieść dokładnie ten dwugodzinny materiał? Że są zjebani politycy lewicy? Gratuluję, nie? Sam nie tak dawno o Gduli się wypowiadałem negatywnie. Chcę z wami obejrzeć, kurwa, parodię, jaką jest wywiad z Trelą, nie? Tak, są. Dlatego staram się bardzo konkretnie przyglądać temu, na których polityków warto głosować, których, kurwa, warto wspierać, w których widzę jakąś wartość. I to jest rozmowa o czymś. A to? To jest jakieś gówno, które sprowadza się do tego, że o, no, powiedzieliście mi, że nie jestem dostatecznie obostronnie jebiący, więc teraz zrobiłem obostronnie jebiący materiał o lewicy. Czyli przeciwko Wałęsie i to ja wprowadzam w błąd Jarosława Kaczyńskiego. A robię to jako osoba, która najwyraźniej z nim sypia. Taka była tam niedopowiedziana, zawoalowana sugestia. Mołóż Kaczyńskiego. Urban miał też oczywiście swoje dobre momenty, na przykład obrażał papieża, ale całościowy bilans jego postaci jest zdecydowanie negatywny. Dobre momenty, obrażał papieża. No i chuj, nie? To jest kurwa... W sensie... Nie wiem, czy dostaniemy lepsze podsumowanie tego... Kto, kurwa, produkuje ten materiał i o czym on jest, nie? Urban dobry, bo szkalował papieża. Jak jednak na jego śmierć zareagowała część lewicy? Robert Biedroń. Urban znów wyciął wszystkim numer. Umarł. Żegnaj, Jurku. Ach, Jurku, ale szczule. Czarzasty. Mało się zdarza ludzi krystalicznych, tylko i wyłącznie złych. Są różne okresy w życiu. Wczoraj zadzwoniłem do żony Jerzego Urbana, Małgorzaty Daniszewskiej, złożyłem kondolencje. Śmierć jest śmiercią. W tej chwili skakanie po trumnie nikomu nie pomoże. Urban nie był krystaliczny. Cóż za piękny eufemizm. Młodzieżówka lewicy. Odszedł Jerzy Urban, ikona dziennikarstwa i satyry. Mimo licznych kontrowersji, nie można odmówić mu niezaprzeczalnie mistrzowskiego warsztatu oraz niezwykle trafnych i ciętych żartów, które obijały się szerokim echem w sferze publicznej. Urban jest, kurwa, najlepszym dowodem na to, w jak chujowej sytuacji jesteśmy my, Polacy, jako, wiecie... konsumenci propagandy i konsumenci rzeczy z propagandą związanych. Bo Urban przeszedł z PRL-u do trzeciej RP tak naprawdę suchą stopą, nie? I nic, kurwa, nie mogło go pogrzebać, ponieważ bardzo dużo ludzi mówiło: o, to jest ten śmieszny dziadek, ten śmieszny, to się ze wszystkich porówno śmieje, nie? I no, niestety właśnie przez tą mentalność, właśnie przez, kurwa, to podejście, Urban się był w stanie w też trzecią rzecz podpowiedzą wgryźć jak kleszcz. I sorry, ale jeżeli chcesz jebać po Urbanie, Koroluk, to nie możesz powiedzieć: ale był spoko, jak jebał po papieżu. Tylko po prostu powiedz, że był chujowy, bo de facto w przeciwnym wypadku robisz dokładnie to samo, do czego się przypierdoliłeś u Czarza z tego, że może miał dobre i złe momenty. Typie, dokładnie to powiedziałeś, nie?
spoczywaj w pokoju. Ale były też głosy rozsądku. Wpis ten skomentowała Żukowska. Ta, szczególnie za lata 81-89. Trafna uwaga, Anno Mario. Chociażbym uważał z przypominaniem takich dat. Jeszcze to przeczyta twój przełożony. Żukowska napisała też. Zmarł Jerzy Urban. Cynik, skandalista, kapotyn i seksista. Rzecznik Jaruzelskiego, któremu powyższe sprawiało widzialną przyjemność. Czy był inteligentny? Oczywiście, był diablo inteligentny. I miał poczucie humoru. I miał świetne pióro. Lecz z lewicowością łączył go tylko antyklerykalizm. Adekwatnie zareagował też Sandberg. Urban nie uznawał zasady nil nisi bonum. Chyba słusznie. Żywy intelekt oddał w służbę tłukom i mordercom z MSW. Dobra przestroga, by rozważnie dopierać, komu się służy. Potem zostaje tylko pan świnizm. Memy? Czasem śmieszne, czasem cringe'owe. Nie, nie anulują tego, co wcześniej. No ale PRL w końcu przeminął, przyszła trzecia RP i transformacja gospodarcza. Opinie na temat planu Balcerowicza dzielą się na zniuansowane oraz głupie. Bo choć prawdą jest, że transformacja była bolesna i doświadczyliśmy recesji, pojawiło się bezrobocie, borykaliśmy się z hiperinflacją, wzrosły nierówności społeczne, upadło wiele przedsiębiorstw, prywatyzacja obfitowała w patologię, uwłaszczyła się nomenklatura i poszło nam znacznie gorzej niż O Jezus, kurwa, on tak bardzo ładuje to, ależ zaraz czuję, że mnie mózg rozpierdoli od jego siły, nie? W sensie, ale będzie takie, że mi kark z miejsca skręci przez słuchawki. Bywały założenia planu, bo jednocześnie prawdą jest, że mieliśmy trudne warunki początkowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależniał przyznanie nam kredytów od przyjęcia radykalnych reform, według większości wskaźników makroekonomicznych nasza transformacja wypadła dobrze na tle regionu, nigdy nie byliśmy tak blisko Zachodu pod względem zamożności jak teraz, udało nam się uniknąć oligarchizacji jak w Ukrainie czy w Rosji, wyraźnie wzrosła nam długość życia i tempo tego wzrostu było znacznie szybsze niż w PRL. Nie wiem, po prostu nigdy na głos nie nazywaliśmy tych ludzi oligarchami. Sorry, ale patrząc na to, że mamy i tak, nieprawda, Międzynarodowy Fundusz Walutowy sugerował mniej hardkorowe rozwiązania, myśmy wybrali wbrew sugestiom, zgadza się, ale to jest jakby osobna rzecz, ale warto kurwa też pamiętać, sorry, kim był Kulczyk, jeżeli nie oligarchą? Typ ma całkiem dosłownie, znaczy jego rodzina w tym momencie, ma całkiem dosłownie autostradę na własność. A Obajtek to kurwa kim jest? PRL-u, drastycznie spadła śmiertelność noworodków i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy poważnie rozmawiać o transformacji, to musimy uwzględnić obie strony równania i to jakoś wypośrodkować. Jeśli ktoś przedstawia transformację w sposób jednoznacznie dobry lub jednoznacznie zły, to jest po prostu propagandystą. No i pewnie nie zdziwi was, że nie brakuje takich propagandystów na lewicy. W 2016 media obiegła informacja, że Balcerowicz będzie doradcą prezydenta Ukrainy Poroszenki do spraw reform gospodarczych. Nowinę tę raczyła skomentować Partia Razem. Leszek Balcerowicz ma wejść do ukraińskiego rządu jako doradca i przedstawiciel prezydenta Petra Poroszenki oraz współprzewodniczący grupy wspierania reform w rządzie Ukrainy. Musimy wyrazić z tego powodu współczucie dla obywateli i obywatelek Ukrainy. Jego wpływ na politykę ukraińskiego rządu może się skończyć powtórką porażki, jaką okazał się plan Balcerowicza. Razemki nawet przetłumaczyły to gówno na język ukraiński, by ostrzec naszych braci Słowian przed katastrofą. Na pewno Ukraina wzięła sobie apel Razemków do serca. Przecież Ukraińcy nie mają swojego rozumu i kanapowa partyjka z Polski musi im udzielać nieproszonych porad. Ciekawe, czemu Ukraina w ogóle brała pod uwagę osobę Balcerowicza? Może dlatego, że w 90 roku Polska startowała dokładnie z tego samego poziomu co Ukraina, a w roku 2013 była 3 razy od niej bogatsza? Ciekawe, czy miała jakieś kurwa dalsze okoliczności, które sprzyjały rozwojowi Polski, a szkodziły rozwojowi Ukrainy. Kurwa, ciekawe, czy mogły istnieć jakieś czynniki, o których Koroluk teraz nie mówi, totalnie legitnych, nie zdanych przyczyn, które nie sprowadzają się tylko do tego, czy mieli swojego Balcerowicza, czy nie. Co by to mogło być? Kurwa, no nie wiem, no może... Może, nie wiem, czekajcie, relacja z Rosją, albo czekajcie, jak to się nazywało, Unia Europejska, nie wiem co to za miejsce, ale z całą pewnością, kurwa, nie miało wpływu na dobrostan Polaków i jednocześnie nie miało jak pomóc, Ukrainie, nie? Niemożliwe, żeby takie rzeczy miały wpływ na sytuację Ukrainy, niezależnie od tego jak. Jak dużo Balcerowicza mieli w sobie. Jeśli według Razemków plan Balcerowicza był porażką, to jak nazwaliby oni transformację Ukrainy? Ukraina do dzisiaj nie osiągnęła tego poziomu, który miała w roku 1990. Czy przystąpiła w 97 do NATO? Czy przystąpiła w 2004 do Unii Europejskiej? Jeżeli nie, to co ty pierdolisz, typie? I kurwa...
Może zastanów się dwa razy, zanim zaczniesz się tak onanizować do Balcera. A Polska jest już trzykrotnie bogatsza niż wtedy. Ukraina wiele by oddała, by mieć 30 lat temu swojego zbrodniarza Balcerowicza. Spójrzmy na tego memeska, którego załączyły razemki. Współczujemy Ukrainie. Osiągnięcia polskiej transformacji. Blisko 3 miliony bezrobotnych. 18% spadek dochodu narodowego. Kilkusetprocentowy wzrost cen. Skąd razemki wzięły ten 18% spadek dochodu narodowego? Zastosowały chamski cherry picking. Wzięły pod uwagę tylko dwa pierwsze lata transformacji. Wtedy faktycznie PKB Polski spadło o 15%. Czemu nie wzięły pod uwagę więcej lat? Czemu nie porównały Polski do innych krajów przechodzących transformację? Bo wtedy ta cała katastroficzna narracja by upadła. Umieśćmy te dane w odpowiednim kontekście. Faktycznie, widzimy, że PKB Polski spadło o 9% w pierwszym roku i o 7% w drugim. Ale podobny spadek był na Węgrzech. W Czechach i w Ukrainie też bardzo mocno spadło. A co się stanie, jeśli podliczymy dynamikę PKB dla 7 pierwszych lat transformacji? O nie! Polska jako jedyna miała wzrost PKB. Nasze PKB wzrosło o 6,5%. W Ukrainie spadło o 58%. W Rosji o 42%. W Białorusi o 34%. W Węgrzech o 12%. W Czechach o 2% i w Finlandii o 1%. A tutaj macie inną tabelkę, która uwzględnia więcej krajów. I znowu, w latach 89-94 Polska jako jedyna miała dodatni wzrost gospodarczy. Katastrofa! W roku 2007 nasze PKB stanowiło 169% PKB, który mieliśmy w roku 89. Znowu jest to najlepszy wynik z rozpatrywanych krajów. A ta tabelka przedstawia, jak nadganialiśmy inne kraje regionu. I tak na przykład w roku 1990 nasze PKB... I tutaj jakby bardzo, w sensie, możemy postawić kropeczkę przy tym onanizmie PKB, bo kurwa, niestety problem polega na tym, że to jest coś, czego, jak rozumiem, ci ludzie... Którzy uważają, że PKB jest, kurwa, nie wiem, wyznacznikiem zajebistości, I guess, w ogóle nie biorą pod uwagę, nie? Jak kształtował się w Polsce wskaźnik Gini? Widzicie tą trajektorię wzrostu od 92 do 96? To jest ten sam okres, o którym mówi Koroluk, którym się zachwyca, że jest wzrost PKB. To znaczy, że w takim dużym uproszczeniu, że polski wzrost, owszem, odnotował poprawę PKB, tyle tylko, że ta poprawa PKB nie rozgrywała się na całej linii, znaczy nie wszyscy Polacy stawali się bogaci, tylko istniała dostatecznie duża grupa Polaków, która zyskiwała majątek, żeby zakryć to, że dużo Polaków pozostawało biednych. I ta liczba, i ten jakby to rozwarstwienie między bogatymi a biednymi na tej przestrzeni, gdzie Polska zyskiwała dodatni wzrost PKB, cały czas rosło. I kiedy mówimy o Polsce A i Polsce B i się zachwycamy tym, że o, teraz to PiS troszeczkę zmniejszył jakby właśnie rozwarstwienie między Polską A a Polską B, to jest dokładnie ta rzecz, o której mówimy, tak? Biedniejsza część Polski ucierpiała dużo bardziej na przemianach Balcerowicza, niż ci, których się najczęściej prezentuje w mainstreamie jako, wiecie, Polaków. Tak, byli Polacy, którzy się bogacili. Byli tacy, którym było tylko, kurwa, gorzej, nie? Wskaźnik Gini nie ma tu tak dużego znaczenia jak to, że Polska czuła skutki kryzysu paliwowego w bloku wschodnim, co zaowocowało totalnym kryzysem końca lat 70. i 80. Nie, ja rozumiem, ale ja mówię o wzroście w latach 90. Eden Motion. Ja jakby mówię o tym konkretnym fragmencie, ja wiem, o co ci chodzi. Ogólnie wskaźnik Gini, im jest niższy, tym nierówności mniejsze. Takie jest clue. Dlatego, wiecie, takie raje ekonomiczne jak Singapur mają wybijający, kurwa, sufit wskaźnik Gini. PKB per capita stanowiło 50% PKB per capita Słowaków, a w roku 2000 było to już 91%. Zmniejszyliśmy dystans do każdego z tych krajów. Możemy też sprawdzić, jak nasze PKB per capita miało się do PKB per capita amerykańskiego. W roku 1950 nasze PKB per capita stanowiło około 20% amerykańskiego. W roku 89 było to 23%. Tak, przez 40 lat praktycznie nie zmniejszyliśmy dystansu do Ameryki.
Na wykresie widzimy też dekadę Gierka. Szybko do góry, a potem kryzys i z powrotem w nizinę. A co się wydarzyło po złym Balcerowiczu? Sru! Szybki wzrost z 20% PKB per capita amerykańskiego do ponad 50%. Tego wszystkiego nie dowiecie się z mema Razemków. Mem daje jasny przekaz. Polska doświadczyła hekatomby. Jest to pranie mózgów swojemu elektoratowi. W kolejnym myślniku Razemki rośnie... Ojejku, dobrze, że ty, kurwa, przekazujesz takie wiarygodne informacje. Ty jedyny czyścicielu mózgów. O, o, widzę, że z mojego ulubionego tego. Ale że ty potrafisz naraz grać, słuchać i jeszcze odpowiadać, to ja na serio nie wiem, jak to się... Bo ja gram bardzo mechanicznie, szczególnie w to. W sensie, to nie angażuje dużej części mojego mózgu. PiS zwiększa socjal, zniechęcając do pracy. Koszt spada na pracujących, których ubywa, a później na całe społeczeństwo. Recepta na klęskę, nie? Leszek Balcerowicz z chłodzeniem gospodarki 97-2001 wprowadza rozbuchany socjal. 2 miliony osób przestaje pracować. PiS zabiera socjal i Polacy się aktywizują. No. Unemployment rate 2022. Przepiękne, cudowne, kocham. Teraz wracamy do Koroluka, który ma same dobre dane. Ścierają szaty nad bezrobociem. Blisko 3 miliony bezrobotnych. To smutna i prawdziwa statystyka. Jednak warto się zastanowić, skąd to bezrobocie wynikało. W PRL-u mieliśmy bezrobocie ukryte. Każdy udawał, że pracuje i ładnie to wyglądało w statystykach. Po roku 89 zerwaliśmy z tą fikcją, nieefektywne zakłady upadły i pojawiła się chmara bezrobotnych. Warto też umieścić te dane w odpowiednim kontekście. O kurwa, nie... O wow! To jest chyba najbardziej libek moment, jaki kurwa do tej pory słyszałem w tym całym materiale. Nieefektywne zakłady upadły. O kurwa mać. Rozumiem, że dzikiej tego. Że dzikiej prywatyzacji nie było. Że kurwa konkursu na to, kto szybciej rozsprzeda swój kawałek Polski, to tak kurwa nie doświadczyliśmy, tak? To upadały tylko tego. Upadały tylko te nieefektywne zakłady pracy. Holy shit, Snacks, Boże, jak ten typ nic nie wie, nie? Tak, to wszystko się do efektywności sprowadzało. Jakim cudem ten koleś kurwa debankuje Konfę, a jednocześnie powtarza to samo pierdolenie, w którym Konfa się kocha? O, na wolnym rynku idei to tylko najsilniejsi się przetrwają się. Boże... Dostałem poważne zakażenie targowiskiem idei. Teraz potrzebuję... Siostro! Potrzebujemy 10 cc zdrowego rozsądku, no. Jeśli porównamy stopy bezrobocia do pozostałych krajów przechodzących transformację, to Polska niczym się nie wyróżnia. W 95 identyczne bezrobocie było w Słowacji i Bułgarii, tylko Czesi nie doświadczyli wysokiego bezrobocia. Czemu to ominęło Czechów? Ośrodek Studiów Wschodnich tłumaczy to relatywnie dobrą strukturą kwalifikacji czeskiej siły roboczej u progu transformacji, wysokim poziomem wykształcenia, położeniem geograficznym w sąsiedztwie Niemiec i Austrii, sprawnym działaniem Komisji Trójstronnej oraz relatywnie niewielkim odsetkiem siły roboczej zatrudnionej w sektorze rolnym. Stosunkowo słabo rozwinięty sektor usług i handlu był w stanie wchłonąć znaczną część osób zwolnionych w innych sektorach. Czesi ogólnie zaczynali z dobrego poziomu. W roku 89 mieli 4,5% wzrostu PKB, podczas gdy Polska tylko 0,2%. Według Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Czechy miały znacznie lepszy wynik w indeksie warunków początkowych niż my. A według jednego badania z Uniwersytetu Wschodniego Illinois, Czesi mieli najlepsze warunki początkowe dla transformacji spośród wszystkich krajów.
Na koniec razemki mówią o inflacji. Kilkusetprocentowy wzrost cen. I to też jest prawda. Ale brakuje do informacji, że Balcerowicz już zastał wysoką inflację. Plan Balcerowicza wszedł w życie w roku 1990. Tymczasem w roku 89 inflacja w Polsce wynosiła 251%. Na Węgrzech było to 17%, w Czechach 1,5%, w Słowacji 2-3%, w Litwie 8-4%, a w Ukrainie 4,2%. Polska miała zdecydowanie najgorsze warunki początkowe, jeśli chodzi o inflację. Mieliśmy paskudne dwa pierwsze lata, to prawda, ale w roku 93 inflacja spadła do 37%. A mógłbyś powiedzieć, skoro już tak bardzo lubisz operować tabelkami, to mógłbyś powiedzieć dlaczego? W sensie, jakie okoliczności doprowadziły do tej sytuacji, że mieliśmy takie złe tego? Może na przykład inflacja, z jaką się borykał Balcerowicz i inflacja, której doświadczyliśmy później, to były spowodowane, nie wiem, różnymi czynnikami? Być może to jest tak, że istnieją różne czynniki inflacyjne i nie można po prostu powiedzieć, no była inflacja wcześniej i koniec? Może to tak nie działa z jakiegoś kurwa powodu? Nie wiem. Może są podmioty, które reagują na inflację i... No nie. Rumunia w tym samym roku borykała się z inflacją 295%, Bułgaria z 64%. Czesi, Węgrzy i Bułgarzy przeszli to lżej, ale też mieli względnie wysoką inflację. Wszyscy mieli wysoką inflację, ponieważ była ona dziedzictwem komunizmu. Władze kontrolowały ceny, powstawał tak zwany nawis inflacyjny, ludzie mieli pieniądze, ale nie mieli co za nie kupić. Inflacja była urealnieniem cen. Widzimy więc, o ile zmienia się interpretacja podanych przez Razemków danych, jeśli umieścimy je w odpowiednim kontekście. Jeśli uwzględnimy warunki początkowe, jeśli porównamy się do innych krajów przechodzących transformację oraz jeśli nie będziemy stosować chamskiego cherry pickingu. A co o naszej transformacji pisze zagranica? Zacytuję książkę Jakuba Sabolskiego. Historia sukcesu. Niezwykły wzrost. Polski cud. W taki sposób ekonomiści Banku Światowego nazywają okres transformacji gospodarczej w Polsce wydanej w... Tak. Jeszcze kurwa IMF tutaj dorzuć i to będą te najlepsze opinie. Poza tym zwróćcie uwagę na jedną rzecz, nie? Jakby ludzie, którzy dyskutują o gospodarce bez rozmawiania o sytuacji materialnej ludzi, wydają mi się zawsze jakoś tacy mniej ludzcy, nie? Ten film dobitnie pokazuje, czemu nie warto tracić czasu na filmy Koroluka, jeżeli chodzi o omawianie na streamie. Tak, ja z tego, co omawialiśmy wczoraj, ja wytnę naprawdę spory kawał, ponieważ nie widzę kurwa powodu, żeby trzymać cały ten materiał. Znaczy w sensie, żeby zachowywać całość, bo połowa tych dopierdolek, które on zarzuca w tym materiale, jest o kant dupy potłuc i tak naprawdę nie wiem, po co z nimi w ogóle dyskutować, nie? W sensie, to jest... To jest, zobaczcie, co znalazłem głupiego o lewicy na Twitterze. I ale lewica głupia, zobaczcie, mam ich tweety, więc znam wszystkie ich pozycje. I czemu nie zajmują się mężczyznami tak bardzo? Zresztą, kurwa, sam fakt, że przez 40 minut pierdoli o tym, że lewica nie zajmuje się potrzebami mężczyzn, bo nie ma napisane w programie to jest o potrzebach mężczyzn, jest chyba najlepszym dowodem na to, że kurwa Koroluch nie ma nic do powiedzenia w debacie, w której bardzo próbuje zająć jakąś pozycję. W roku 2017 publikacji Lekcje z Polski, Wnioski dla Polski określają ścieżkę rozwoju polskiej gospodarki po roku 90 jako wzór do naśladowania dla innych państw przechodzących transformację gospodarczą. Wcześniej, w roku 2013, Marcin Piątkowski publikuje artykuł pod tytułem Polska Nowa Złota Era, w którym pisze o prawdopodobnie 20 najlepszych latach w całej historii gospodarczej Polski. W roku 2018 ten sam autor wydaje książkę o polskiej transformacji, którą tytułuje Mistrzowie Europy Wzrostu. Książka zbiera pochlebne recenzje. Pozytywnie oceniają ją m.in. ekonomiści Acemoglu, Blanchard, Rodrik. Podobnie piszą o nas inne zagraniczne instytucje, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Polska to jedna z największych... Powiedziałem, żeby kurwa dorzucił IMF, nie? Jesus Christ!
O polskiej transformacji przeczytałem, nie wiem, czy nie mówię kasowej, jak o katastrofie humanitarnej. No co ty, ale przecież biedni to nie ludzie. No co, idę mąż, no garnij się. Większych success story transformacji. W ciągu pierwszej dekady transformacji osiągnęła wysokie tempo wzrostu gospodarczego bez wyraźnego wzrostu nierówności społecznych. Możemy oczywiście... Wait, what? Chwila. Indeks Gini między 92 a 96 skoczyło 4 punkty. Z 27 na kurwa 33. O 5... 6 punktów, Jesus fucking Christ. I kurwa zaczął spadać dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Co ty pierdolisz, typie? Założyć lewicową foliową czapeczkę i stwierdzić, że ci neoliberałowie z zagranicy nas chwalą, bo uczyniliśmy z Polski kolonię, którą mogę teraz wyzyskiwać. Co to kurwa było? Ale to już był spierdolony bothsidezm. Bo wiecie, na czym polega ten kurwa śmieszny żarcik, który on właśnie zarzucił? Że kurwa konfa to foliarze, bo narzekają na Żydów, a lewica to foliarze, bo narzekają na neoliberałów. To jest ten kurwa śmieszny żarcik. Ale możemy też dopuścić do siebie myśl, że może rzeczywistość nie jest taka czarno-biała i tak złożone zjawiska wymagają nieco bardziej zniuansowanej oceny niż ta w wykonaniu Razemków. Oczywiście lewica ma święte prawo krytykować plan Balcerowicza. Niech krytykują zbyt szybkie tempo przemian. Niech krytykują niedostateczne programy osłonowe dla osób zwalnianych z pracy. Jest tu spore pole do sensownej krytyki z pozycji wrażliwości społecznej. O, no kurwa, łaskawy pan się teraz przypałętał, no. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby podziękować panu Koroluku, że można na niektóre rzeczy narzekać. Jednak manipulowanie statystykami tak, by przedstawić transformację jako katastrofę gospodarczą, to nie jest wartościowa krytyka. To jest po prostu swajdanie się w majty. Tak jak swajdaniem się w majty było nazywanie Balcerowicza Mengelem gospodarki przez młodzieżówkę lewicy. Rzecz jasna, ale... Tylko nie to młodzi ludzie brzydko nazwali Balcerowicza, choćby popłakać razem w kącie. Jesus kurwa Christ. Co to jest za gówno? Znaczy wiem, co jest za gówno. To jest dwugodzinny materiał, kurwa, Koroluka. Lewica nie byłaby sobą, gdyby nie była skrajnie podzielona również w temacie Balcerowicza. Mamy więcej Razemków, którzy robią z Balcerowicza rzeźnika. Ale mamy też Biedronia, który jako prezydent Słupska prosił Balcerowicza o pomoc z finansami miasta. Albo mamy europosła Wiosny Łukasza Kochuta, który stawał za Balcerowiczem murem, kiedy go szkalowała lewicowa młodzieżówka. Oto zatem polityka historyczna lewicy. W przypadku... Co? Co? Neoliby, kurwa, w pseudolewicowej partii bronią... Neoliba? No niesamowite, no. Nowe nie znałem. W przypadku PRL-u lewica przymyka oko na negatywy i robi z takiego Gierka męża stanu. W przypadku transformacji lewica przymyka oko na pozytywy i robi z Balcerowicza zbrodniarza. Nie ma to nic wspólnego z rzetelnością historyczną. A na koniec coś lekkiego, czyli renuncja. Kto śledzi social media lewicy, ten się w cyrku nie śmieje. Oficjalny profil partii Razem potrafi z dumą wrzucić filmik, na którym Marcelina Zawisza nazywa Berkowicza idiotą. Ja się oczywiście z tą diagnozą zgadzam, ale nie wiem, może jestem boomerem, jednak od profilu partii politycznej oczekuję minimum powagi. Takie słownictwo jest spoko, kiedy go używa taki troll internetowy jak ja, ale niekoniecznie posłanka i niekoniecznie partia. I gdyby to Berkowicz nazwał Zawiszę idiotką, to Razemki cały miesiąc by to przeżywały. No i oczywiście padałyby oskarżenia o seksizm. Robert Biedro... Co on pierdoli? Znaczy, kurwa, on jest naprawdę wcielonym neoliberalizmem, nie? W sensie, to jest taki, kurwa, po prostu modelowy neoliberał, który prowadzi jakieś takie zjebane civility politics pod tytułem pamiętajcie, żeby nie być niemili, nie? Like, nani the fuck? Broń potrafi skomentować zdjęcie Błaszczaka i Kaczyńskiego słowami. Kiedy śpisz z Mariuszem i on jest tym aktywnym. No wiecie, ruchanie! Beata Maciejewska potrafi wrzucić zdjęcie, na którym przytula do... Dobra, Biedronia nie będziemy bronić, nie oszukujmy się, kurwa.
Łuknięcie siedzi uzależnie, jest jednym z najbardziej destrukcyjnych narkotyków, który ci dają jednak sprzedawane przez państwo. Które czerpie z tej ogromne zyski każdego dnia. Zioło jest lekiem dostępnym w aptece na wiele schorzeń, leczy też z alkoholizmu. Hashtag, o Jezus Maria, ale kurwa złe tejki, nie? To nic z ziołem i napisać. Zioło leczy z alkoholizmu. Nie pij wódki, pal zioło, bo jest zdrowe i dobre. Tak, wódka jest gorsza od zioła. Tak, zioło powinno być legalne. Ale nie, zioło nie jest zdrowe. To nie jest kalafior. Palenie wciąż ma liczne skutki uboczne. Jednak oczywiście prym w żenadzie wiedzie Anna Maria Żukowska. Żukowska, jak sama przyznaje, jest na Twitterze berserkerką. Z Twitterem mam relację dosyć pewnie osobliwą. Myślę, że to jest taka relacja jak wikingów z wojną. Czasami włączam się tryb berserk i wtedy nie czuję się pragnienia, nie czuję się snu, nie czuję się żadnych innych potrzeb, tylko się walczy. No i ten tryb walki mi się czasami włącza. No, berserkowie potrafią być skutecznymi wojownikami, czasami płacili za to wysoką cenę, bo ich organizm się wyczerpywał. Jestem taką osobowością. Tak, Żukowska często wpada w bitewny szał, a wtedy nie ma zmiłuje. Żukowska potrafi oskarżyć pieska Jaruzelskiej o próbę gwałtu. Rok temu na wspólnym kampanijnym spacerze z psami na polu Mokotowskim z kandydatem na prezydenta Warszawy Andrzejem Rozenkiem pies pani Jaruzelskiej chciał zgwałcić moją, wysterylizowaną, więc to dziwne, sunię. Kiedy ją wzięłam na kolana, podszedł i mi nasikał do butów. Jaki pies? Taki pan. Żukowska potrafi też zakpić ze śmierci sędziego. Śmierć sędziego Trybunału Grzegorza Jędrzejka skomentowała słowami: to wygląda na klątwę dublera. Wyjaśnienie, to był tak zwany sędzia dubler, czyli sędzia wybrany nadmiarowo, nielegalnie. Jesus Christ. Jakby znowu. To jest, tu z kolei mamy piękną sytuację, bo tak jak mam ochotę dalej jebać po Koroluku, ponieważ pierdoli niesamowite głupoty, tak jednocześnie mam trochę rozrywki z tego, że kurwa dostaję praktycznie całą galerię tego, dlaczego nie lubię tej polityczki lewicy, nie wiem, może kurwa dlatego, nie? W sensie, naprawdę musiałbym być strasznym cynikiem, żeby bronić Biedronia czy AMZ, zważywszy na to, jakie mam o nich zdanie, nie? Oczywiście niewiele to zmienia w ocenie tego kretyńskiego żartu. Kiedyś zagaiłem Żukowską na temat tego dowcipasa i odpisała mi tak. To nie był żart i za to przeprosiłam. Zrobiłam źle. Uraziłam rodzinę zmarłego sędziego i do dzisiaj jest mi przykro z powodu tamtego wpisu. Co ciekawe, tamten akurat post przed opublikowaniem konsultowałam z kilkoma politykami. Czajcie? Konsultowała to z paroma politykami i żaden jej nie powiedział, że coś jest nie teges. Fajnych ma kolegów. Żukowska potrafi też porównać ludzki płód do obcego. Ósmy pasażer Nostromo. Polecam, żebyś to sobie zwizualizował. Nie każde potencjalne bobo w moim ciele, posiadające moje DNA, jest chciane. I nie zrozumymy się źle. Mnie to porównanie w ogóle nie bulwersuje. Ja nazywam płody jeszcze gorzej, ale ja jestem trolem, idiotą. Ja nie reprezentuję żadnej partii i nie walczę o poparcie w sondażach. Co chce takimi tekstami osiągnąć Żukowska? Jeśli zgarnąć poklask od 16-letnich lewicowców, to udaje się świetnie. Jeśli przekonać do swojej partii umiarkowanych wyborców, to mam pewne wątpliwości. Żukowska potrafi też nazwać... Kurwa, sorry, ale... Prędzej uwierzę, że Koroluk zacznie głosować na konfidentów, niż że zagłosuje chociaż kurwa raz na lewicę, nie? W sensie, niezależnie od tego, co lewica zrobi i co lewica powie, jakby ten trend idzie tylko w jedną stronę i nie oszukujmy się, to jest kurwa naturalne zachowanie wszystkich libów, którzy są bardzo okopani w swojej wierze w świętą ekonomię, bo propozycje lewicy są po prostu dla nich nie do zdzierżenia. I to nie jest tak, żeby nie było, żeby ktoś mi kurwa teraz nie powiedział: o, Rol, ty mówisz, że Koroluk jest za konfą. Nie mówię, że Koroluk jest za konfą. Mówię, że może sobie pierdolić, jak to zniechęca, jak to zła Żukowska zniechęca wyborców, nie? Ale sorry typie, ale ty nie jesteś nawet potencjalnym wyborcą lewicy, więc o czym ty kurwa mówisz? Inną posłankę łajzą. Waldemar Kuczyński napisał na Twitterze: Biedroń to jednak podławy facet. Komentując swoje marne poparcie, nie podarował sobie kopnięcia pani Kitawy Błońskiej, kobiety, która nie jest już w gronie kandydatów i na pewno nie jest jej łatwo. Taki rodzaj damskiego boksera. Oczywiście Kuczyński, niczym lewicowiec, idiotycznie zagrał kartą seksizmu. No bo co ma do tego płeć Kitawy Błońskiej? Czy jakby Biedroń poczynił złośliwość w kierunku faceta, to zostałby męskim bokserem? Czy tylko kobiet nie można krytykować? A może Kuczyński jest homofobem, bo właśnie skrytykował jedynego geja w gronie kandydatów? No ale jeśli myśleliście, że już głupiej się nie da, to pod tym tweetem odezwała się Żukowska. Albo jest się polityczką i bierze się udział w polityce jako podmiot, albo jest się łajzą i własne otoczenie traktuje cię jak mebel. Nie jest łatwo? A komu jest? Potem za tę łajzę przepraszała. Żukowska ogólnie dużo przeprasza. Żukosia, a nie pomyślałaś o tym, by przestać być shitposterką? Wtedy nie trzeba będzie nikogo przepraszać. Aha, no i Żukowska... Z tym się kurwa totalnie zgadzam, nie? W sensie...
Jakby świat byłby milszym miejscem, gdyby ogólnie ludzie mniej shitpostowali. No ale co do Kidawy, wiecie, jakby ja... To jest moja opinia zarówno o Kidawie, jak i o wcześniej o Kopacz, nie? Że ona, że kurwa, jak PO potrzebuje kobiety, to wynajduje sobie taką kurwa dobrą, trochę pierdołowatą ciocię, która przez pewien czas ma udawać, że reprezentuje poglądy, znaczy, że jest twarzą tej partii, mimo że jej sprawczość i kurwa jakikolwiek posłuch są zerowe, nie? I Kidawa niestety dokładnie tym oberwała po ryju i to z całą pewnością nie jest fajne, ale nie jest dupowata, jakby dla mnie mega jest, ona nie jest sprawną polityczką, sorry. Która nie ma problemu z kpieniem ze śmierci sędziego, z nazywaniem polityczek łajzami i z porównywaniem płodu do obcego, potrafi się teatralnie oburzyć, kiedy redaktorka w telewizji użyje takiego obrazoburczego zwrotu jak, nie wiem czy mi to przejdzie przez gadło, wydając się. Ale jeżeli nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzeżenia trawnika i dogada się z nią, że dostanie za to dwie dychy na przykład, pani to potępia czy popiera? Ale pani tak bezrefleksyjnie, totalnie, użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę, tak, to usłyszałam. Tak, bo jest to, ale nie widzę w tym nic złego zupełnie, jeśli mam być szczera. Wynajmie się. W ogóle, ale co jest złego w tym, pani poseł? Co jest złego? Wynajmie się, naprawdę nie brzmi to pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem, ze sprzedawaniem. Dobra, to... Podsunę lewicy pewne rozwiązanie. Jeśli chcecie zyskać parę procent w sondażach, to nie musicie zatrudniać specjalistów, by pisali wam kolejny genialny program. Nie musicie jeździć po całej Polsce z wiecami. Wystarczy, że odetniecie Żukowskiej kabel od internetu. I to już koniec tej opowieści. Było bardzo długo, ale mam nadzieję, że nie bardzo nudno. Było bardzo głupio też, nie? To jest to słowo, którego szukałeś. Jesus fucking Christ, ten materiał był strasznie chujowy, nie? W sensie... To ja wam teraz wymienię polityków, których nie lubię, nie? Materiał nie jest o pozycjach lewicy, nie jest o jakby o wartościach lewicy, nie jest o tym, gdzie te wartości tak naprawdę mogą być słabe, bo tak naprawdę całość tego, że te wartości nie są dobre, sprowadza się do tego, że czemu nie patrzycie na mężczyzn? I tyle. Jest kurwa o tym, że słuchajcie, to jest dwugodzinny materiał, w którym ja narzekam na kilka osób z lewicy, które znam i których nie lubię. Koniec. Żeby zyskać poparcie lewicy, musi być mniej antykapitalistyczna i być miła, nie? No dokładnie, nie? W sensie jego powtarzane co 15 sekund jęki, o nie, zaraz się okaże, że to seksizm, też są kurwa cokolwiek żenujące, ale tak naprawdę... nie zaskakują, nie? W sensie, jakby... To jest ten moment, w którym muszę powiedzieć jedną rzecz. Cześć fanie Koroluka, który oglądasz to na YouTubie teraz, nie? A ten materiał jest głównym dlatego, że Koroluk nie ma nic do powiedzenia, nie dlatego, że nie lubię Koroluka. Szczerze mówiąc, przez większość czasu Koroluk wydawał mi się strasznie spoko ziomkiem, ale... nakręcił strasznie chujowy materiał, którego nie jestem w stanie w żaden sposób obronić, pochwalić. W sensie fajnie się słuchało, jak jebał po Ikonowiczu i I guess to był jego najsilniejszy moment, ale mógł zrobić po prostu materiał o tym, że Ikonowicz jest chujowym człowiekiem i więcej czasu naszego nie marnować, a tak... musiałem to przeżyć, więc nie oczekuję ode mnie, że będę zachwycony. Pozdrawiam cię, widzu Koroluka. Gdyby tylko ten widzę, że cicho nic nie mówiła, to już miała 40%. Albo, słuchajcie, jest jeszcze lepszy pomysł, gdyby lewica się rozwiązała, to miałaby 50. Słuchajcie, jakby lewica się po prostu dzisiaj rozwiązała, to miałaby spokojnie 50%. 60 nawet. A dwie nieskończoności u Karoliny Dakrowa. Pojedyncze nieskończoności. Flavius, LA, WZK i Janek. Osob dające pizzę. Adam Pawłowski, Sakumia, Karanafek, Krzysztof Kraniński i Sylwanelka. Dawczyni kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyń, Interact, TBM32, Horsigon Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smoky Dora. Dawcy kawy. Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azuj Robin, Mardawa, Jaszkiu2, Heinrich, Samryn, Adam, Spirit Narrative, Klusek, Małgorzata Sajnok, Maciej oraz XLS. I wreszcie osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Grub Mephisto, Pączek The Boss,
Boss, Lakarda, Pawe Pawlik, Antyblinkster, Inżynier Pilny, Patymaster 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel Deafilist, Sylwester Uba, Adrian Gumi, Daru, Worewan oraz Kubus. Jesteście super, dobrze was mieć, nie martwcie się. I jeżeli będzie trzecia wojna światowa, to poznacie po grzybie nad Warszawą. Do zobaczenia.